The name of the mental disease is necrophilia. Dobry wieczór, minęła godzina 22, jak w każdy czwartek, czas na Zakład Patologii Dźwięku. Ja się nazywam Kazimierz Walkwasa i do 24, jakbym powiedział moc metalowej muzyki, to bym trochę skłamał, bo dzisiaj audycja wybitnie przegadana, choć muzyki oczywiście nie zabraknie, bo to podstawa tego, czemu spotykamy się w każdy czwartek od 22 do 24. Zakład Patologii Dźwięku. Dzisiaj trzech gości telefonicznie, ale zawsze to przepływ myśli i energii. Dzisiaj kolejna z takiego cyklu, który sobie wymyśliłem, żeby pokazać ludzi, którzy tworzą scenę metalową, ale nie są muzykami. Często się o nich nie mówi, choć gdyby nie oni, ta scena metalowa by nie istniała, nic by się nie działo tak, jak by powinno być, bo oczywiście są, najważniejsi są fani, ale część tych fanów chce zrobić coś więcej, a nie każdy umie grać lub jest tak piękny, żeby zostać frontmanem. No i stąd pojawiają się takie różne osobniki jak ja i jeszcze parę innych osób, blogerzy wcześniej, a dzisiaj zapraszam na spotkanie z dwoma osobami takimi. Na początek Anselm, czyli osoba, która prowadzi konkurencyjną audycję w Antyradiu, czyli Rzeźnia, w niedzielę po północy. Za chwilę się z Anselmem połączymy i będziemy rozmawiać o tym małym, a po 23 połączymy się z Kubą, z człowiekiem, dzięki któremu koncerty mogą się odbywać bez zakłóceń. Czyli człowiek sceny, człowiek, który przygotowuje dla muzyków ich instrumenty, żeby zawsze były gotowe do ataku na scenie.
Na początek Fito in Fetus, a teraz Amorphis, utwór, który wybrał nasz gość, z którym za chwilę, jak powiedziałem, się połączę telefonicznie, a to z nadchodzącej płyty Queen of Time zespołu Amorphis. The Bee. We'll be right back.
Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszę się, słyszę. No to jesteśmy na antenie, połączone siły dwóch... Warmii i Mazowsza. Warmii i Mazowsza, tak jest, połączone siły dwóch... Dobry wieczór, witam cię serdecznie, twoich słuchaczy. Na początek chciałbym ci serdecznie podziękować za zaproszenie do swojego programu. Jak tak spojrzałem, to i twój program, i mój, to właściwie rówieśnicy antenowi, bo zaczęliśmy w 2004 roku działalność antenową. Tak, ja właśnie zrobiłem tobie też podsumowanie, bo tobie zaraz 700 strzeli, co jest, co wychodzi 13,5 roku, czyli mniej więcej tak jak mojej bytności i w ogóle działalności Zakładu Patologii Dźwięku. No tak jakoś zleciało. Tobie też zleciało? No tak, wiesz, to jest tak, że układasz, przygotowujesz sobie programy, przychodzisz tydzień w tydzień i ten czas leci. Tak sobie liczysz to, bo oczywiście uwielbiamy sobie zapisywać to gramy w postaci playlist i sobie to numerować. No i powiem ci tak, że no, w najbliższą niedzielę czeka mnie 699 wydań. Oczywiście tych wydań mogło być odrobinę więcej, dlatego że czasami na przeszkodzie stanęły różne losowe rzeczy, albo wypadało takie dwie audycje nie mogą być, no ale to wiadomo, samo życie. Powiedz, jak w ogóle co cię wzięło, że trafiłeś do mediów, trafiłeś do radia i zacząłeś produkować, prowadzić, tworzyć audycje? To się zaczęło w ogóle od fascynacji radiem, bo ja jestem z tego pokolenia jeszcze, które się wychowało w latach 80. na muzyce młodych, na Trójce, na Metalowych Torturach, na Niecałym Roku. Na tym wszystkim, wiesz, to można było w ówczesnej radiowej rzeczywistości w eterze wygrzebać. Potem było to pierwsze zachłyśnięcie się nowych mediów. Pojawiło się w Warszawie takie pasmo, które nazywało się Radio Overground. Ono gościło na łamach Solidarnościowego wówczas Radia Solidarność, Radia S. Potomkiem, spadkobiercą tego jest obecna RK. No i tam była taka zbieranina, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, fików, którzy chcieli robić audycję z muzyką niepokorną. To był taki blok, który był wieczorny blok dwugodzinne pasmo od poniedziałku do niedzieli. Każdy dzień był poświęcony innemu rodzajowi muzyki. Był też Dzień Polski, była lista przebojów i tak dalej, i tak dalej. No i ja bardzo namiętnie podsłuchiwałem audycji poniedziałkowych prowadzone przez Roberta Stasiaka. Robert tam specjalizował się w muzyce hardcore'owej okolicy, natomiast ze Storki nadawał swoją audycję Tomek Tyłko, którego już znałem wcześniej z anteny rozgłośnik HCSI i z audycji Niecały Rok. Mój idol. W środę była audycja punkowa, w czwartek nowofalowa. W piątek nie pamiętam, co było. W sobotę była chyba audycja audycja z muzyką polską, albo w piątek było, jak to jest, w tego dnia była też lista przeboju. No i ja namiętnie sobie tego pasma podsłuchiwałem. Jak były jakieś konkursy, to brałem udział w tych konkursach. Wygrywałem tam masę nagród, zacząłem coraz częściej bywać w tym Overgroundzie. I któregoś razu chłopaki mu powiedzieli, skoro już tak nas skupujesz nagród, to może byś popracował z nami. No i zaczęło się od tego, że byłem zawiadowcą, czyli przyjmowałem telefony innych słuchaczy, przyjmowałem głosy na listę. No i też jak przychodzili goście do studia, no to prawda, zajmowałem się gośćmi zanim weszliśmy na antenę, czyli bawiłem z rozmową, jakąś tam kawę, herbatę i tak dalej, i tak dalej. Przygotowałem, znaczy ustalałem z nimi co tam ma być do zagrania. Czyli wykonywałeś ciężką pracę redakcyjną. Tak, od podstaw. Poznałem to od razu od kuchni. Któregoś razu zdarzyło się tak, że Robert miał egzamin na studiach i zapytał się, powiedział, to będzie taka próba dla ciebie, czy zastanawiasz się, nie poprowadzi audycji. No i tak to się stało. Miałem materiały przygotowane, poprowadziłem audycję. Jakoś to tam poszło. Potem trafiło Który to był kolejne, rok?
kolejne zastępstwo. No i w momencie, kiedy jak gdyby ta historia z Overgroundem się kończyła, bo to pasmo kończyło swój żywot na antenie, Tomek Rymko zaproponował mi współpracę, widząc po prostu moją zajawkę, widząc moje zapalenie do muzyki, zaproponował mi współpracę w dziale promocji STV Polek. To była wówczas taka jedna z nowo powstających polskich wytwórni, to był oddział niemieckiego STV, a STV w latach 80. 90. to był gigant, jeżeli chodzi o dystrybucję muzyki metalowej. Oni mieli w swoim katalogu i Osmos, i kilka innych wytwórni, no też sami też na swoim labelu, na tym Hammerze wydawali dużo metalu. Poza tym wydawali jeszcze skóry rocka gotyckiego, Nowej Fali, także krótko mówiąc, trafiłem samo serce alternatywnego świata muzycznego. Tak to było. Tak, a który to był lat? Jaki to był rok? Wiesz co, pierwszy, to jest początek lat 90. Pierwsza audycja, którą poprowadziłem w zastępstwie, a potem STV spędziłem prawie 3 lata i to już był okres taki, że Tomek tutaj rządził już na antenie RMF-u ze swoją audycją, natomiast ja pocztą pantoflową dowiedziałem się o przesłuchaniach do odradzającej się rozgłośni harcerki, która wówczas przeszła z tych fal krótkich, na których urzędowała w latach 70., przeszła na pasmo to UKF, to klasyczne pasmo, na które wszystkie stacje nadawały. No i tam był tworzony właśnie z takich ludzi, którzy gdzieś tam coś tam znali trochę muzyki i byli takimi zapaleńcami, zajawkowiczami. Została stworzona nowa redakcja. Były próby mikrofonowe, były spotkania, trzeba było przygotować koncept audycji, były takie właśnie, jak to się mówi, przymiarki. No i okazało się, że jakoś tam to, co mam do powiedzenia na antenie i to, co przyniosłem ze sobą, jeżeli chodzi o muzykę, no postanowiłem nadać mi kredyt zaufania i tak w 1994 roku rozpoczęła się moja radiowa przygoda z rozgłośnią harcerską, która tam przez kolejne lata przybierała różne nazwy, bo tam się przekształcała w związku ze zmianami właścicielskimi, więc zaczęło się od rozgłośni harcerskiej, potem był Echa Kontakt, potem była radiostacja. I pod takim szyldem moja współpraca z rozgłośnią harcerską się zakończyła, to już był rok 2002, kiedy się z radiostacją rozstałem. No to już, czy flirtowałeś również z innymi mediami, czy też byłeś wierny tylko... Wiesz co, to znaczy miałem epizod, znaczy ja jestem radiowcem, ja jestem człowiekiem radia, tak też o sobie mówię, natomiast miałem jeszcze epizod z innymi mediami, zdarzało mi się pisać do Kaszemola przez jakiś czas, to były lata 90. No miałem jeszcze kilka różnych epizodów, do dziś okazjonalnie współpracuję z kilkoma zinami, to tak na zasadzie takiej, że jeżeli robię jakiś wywiad po prostu pod kątem audycji, no to ten wywiad potem się ukazuje drukiem na łamach różnych zinów i on się ukazuje po prostu w wersji rozszerzonej, bo ja nie wszystko jestem w stanie wykorzystać w programie radiowym, dlatego że no, mamy ten czas limitowany, tak? 120 czy 180 minut w tygodniu, a muzyki jest po prostu tyle, że no i tak nie będziemy w stanie wszystkiego, nawet stosując do tych ostrych kolejki, i tak nie będziemy w stanie zaprezentować tego wszystkiego, co uważamy, że warto zaprezentować, bo no siłą rzeczy musimy się ograniczać do nie wiem, jednego, dwóch utworów płyty, prawda, jeżeli chcemy jak gdyby przybliżyć muzykę jak najwięcej słuchaczom. No i po tych wszystkich różnych perypetiach trafiłeś w 2004 roku do... Wtedy chyba jeszcze Radio 94 się to nazywało, tak? Tak, to było Radio 94 i tutaj znowu, bo ja jestem tą postacią związany właściwie nierozerwalnie. I tutaj znowu pojawia się gdzieś w lecie Ryłka, Tomek Ryłka.
Tomek miał swój program w 94. I to był program, no jak wiadomo, Tomek jeździł po bandzie, nie bawił się w żaden wersal, z żadną bawełnę, ze słowami i tak dalej, i tak dalej. I było coś takiego, że któraś z audycji znalazła się na celowniku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zostało jakieś tam wystosowane pismo do Radia 94. No i nałożono bodajże, chciano nałożyć karę na rozgłośnie. I z tego, co pamiętam, to ówczesny szef 94, szef programowy Michał Figurski, był nawet skłonny przyjąć tę karę finansową i żeby po prostu utrzymać tą kanał antenie, ale to był taki moment, że Tomek stwierdził, że ma już dosyć kopania się z koniem i że rezygnuje. I wówczas Michał Figurski, z którym się znałem jeszcze z czasów rozgłośni harcerskiej, zadzwonił do mnie, powiedział mi, że właśnie straciłem rękołaka i spróbuję zejść na miejsce na antenę. No i tak właśnie, to był rok 2004, to było jakoś tak świeżo po festiwalu Wacken, z którego przyjechałem, Michał do mnie zadzwonił właśnie z taką właśnie propozycją zastępstwa, bo nie powiem następstwa, tylko zastępstwa Rukołaka. No i tak ta się historia zaczęła i tak 14 rok się ciągnie też po... zaczęło się, jak wspomnieliśmy, od Radio 94, potem było antyradio, ale jeszcze o mniejszym zasięgu, no a w tej chwili już o całkiem sporym, no właściwie chyba, no jest to największa pod względem zasięgu stacja grająca muzykę rockową, czy też akurat zarządzą muzykę ekstremalną, o tak bym powiedział. W Olsztynie też słychać. Naczelni się zmieniali, nazwy radia się zmieniały, rzeźnia jest nieprzerwanie. Jest nieprzerwanie, mam nadzieję, że będzie tu, będę miał siłę, żeby przyjeżdżać w niedzielę do siedziby i prezentować muzykę słuchaczom. Jedziemy z kolejnym wybranym przez ciebie utworem Voidhanger, naprzód donikąd.
I jesteśmy z powrotem w mojej rozmowie z Anselmem z audycji Rzeźnia. Strasznie dużo czasu minęło. Powiedz, jak prowadzisz audycję. Nie czujesz się wypalony i przytłoczony tym natłokiem muzyki, który nas zalewa? Tak, znaczy to można by, tak można powiedzieć, że na przełomie jak las polski, gdy trwa ta moja radiowa przygoda. Kiedyś kontakt z muzyką był, powiedziałbym, bardziej namacalny, fizyczny. To były głównie płyty. W tej chwili 80, czy nawet 90% materiałów, które spływają do programu, są to materiały w wersji cyfrowej. Także przeszło się od tego świata namacalnego, fizycznego do tego świata wirtualnego, cyfrowego. No i ta muzyka towarzyszy nam głównie, znaczy no, mówię to akurat o sobie, głównie w formacie takim właśnie cyfrowym, bo tym się posługuje. Wgrywam sobie na telefon to, co przychodzi od wytwórni i przesłuchuję sobie tego w drodze do i z pracy. Jak wrócę z pracy, zasiadam sobie przed komputerem, no i tutaj jest chodzenie po różnych platformach typu Bandcamp, typu SoundCloud, czy też YouTube, tak, bo na YouTubie pojawiają się single, pojawiają się całe płyty. Zawsze z boku się wyświetla to takie rządek poleceń, tak, i czasami albo jak masz włączone autoodtwarzanie, to przeskakuje ci automatycznie, tak, po klipie, do którego poszedłeś po linku, słuchasz sobie, przeskakuje ci następna propozycja. No i tak czasami człowiek dryfuje i miał tutaj właśnie usiąść, przygotować sobie, przesłuchać sobie kilka płyt pod kątem nadchodzącej audycji, a tutaj właśnie zaczęło się takie dryfowanie, bo od polecenia do polecenia, od tego głównego nurtu człowiek odpływa i po dwóch godzinach łapie się na tym, no rany, jest północ, a tutaj za godzinę trzeba się kłaść spać, bo o 6 pobudka do roboty, a audycja w lesie. No tak, i ten przesyt jest taki, że nie ma czasu na to, żeby przysiąść nad którąkolwiek z płyt, prawda? Bo terminy gonią. Jak Stachanowiec musisz być. Kolejna cegła jest podawana, już leci, następna. Znaczy, generalnie jest bardzo szybko tworzą się zaległości płytowe. Nawet jeżeli ograniczy się, powiedzmy, nie wiem, do dwu-trzykrotnego przesłuchania danego tytułu, to jeżeli takich promówek spływa ci kilka czy też kilkanaście tygodniowo, to w skali miesiąca robi się to już kilkadziesiąt płyt. A wiesz, a są jeszcze koncerty, są jeszcze inne przyjemności, no jest proza życia, tak? Dlatego ta muzyka, no, w dużej mierze musi też być w takim formacie bardzo, bardzo poręcznym. No wiesz, to co mamy w telefonie czy w odtwarzaczu plików, no, jest o wiele wygodniejsze, żeby to zabrać ze sobą, niż jak kiedyś nosiło się Walkmany czy Discmany, tak? A więc siłą rzeczy, jak gdyby przejście na format cyfrowy wiele rzeczy ułatwiło jak gdyby obchodzenie się z muzyką, no i pracę nad nią, tak, w cudzysłowie, bo no, oczywiście jest to sama przyjemność, jeżeli masz takie bogactwo dźwięków, które się możesz zanurzyć i po prostu dowoli sobie w tym nurkować, pływać, tak, przeskakiwać, odkrywać świat muzyki, bo wiesz, to ja podchodzę do tego tak, że muzyka zawsze będzie zaskakiwała, nawet jeżeli się mówi, że już wszystko było zagrane, że wszystko zostało wymyślone, że teraz już się ani koła, ani prochu na nowo nie wymyśli, to jednak zawsze są tacy wariaci, którzy będą próbowali na nowo to koło i ten proch wymyślić. No i czasami się będzie udawało. No czasami wystarczy po prostu, że zmienią proporcje składników do prochu, albo zmienią proporcje składników, z którego toczy się gumę, tak? Na oponę do koła. I już inaczej to zagada. Także ja myślę, że no nie da się powiedzieć, że wszystko się już w muzyce słyszało,
czy też wszystko się już w muzyce widziało, jeżeli na przykład podchodzimy do tego pod kątem takim wizualnym, że oglądamy, nie wiem, koncerty, teledyski i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo każdy dzień, z każdego dnia jest szansa, że nasze ucho trafi coś nowego. Ile czasu poświęcasz na pracę nad każdotygodniowym wydaniem audycji? Wiesz co, moja droga do pracy zajmuje mi około godziny, więc w tym czasie mam szansę na przesłuchanie dwóch krótszych materiałów, bądź jednego dłuższego. Podobnie zajmuje mi droga powrotna, czyli w samej podróży to są 2 godziny. Po przyjściu do domu, kiedy akurat jest to taki wieczór, powiedzmy, wolny, wieczór, podczas którego nie pracuję, to po odbyciu domowego rytuału, czyli spacer z psem, przygotowanie sobie posiłku na następny dzień do pracy, tak? No to nie kładę się na spoczynek wcześniej niż północ pierwsza, także są to jakieś kolejne 3-4 godziny spędzone właśnie najczęściej przed komputerem i właśnie czy to odtwarzacz i promówki właśnie cyfrowe nadesłane, czy też właśnie, tak jak mówiłem, błądzenie po platformach YouTube, Bandcamp, SoundCloud i tak dalej. Czyli jakby sam jesteś sobie starym okrętem w audycji, nie ma żadnego wsparcia redakcyjnego kogokolwiek. Wiesz co, ja od samego początku zaznaczyłem, że to jest mój pomysł, moja wizja i powiem tak, to ja decyduję o tym, co jest w programie, mówiąc autokratycznie, tak? Ja, jak się to komuś nie podoba, no to po prostu możemy nie kontynuować współpracy, tak? To może, to nie wiem, to może w to miejsce lecieć playlista, tak? Albo może znaleźć kogoś innego, komu, kim będzie można podsterować i mu powiedzieć, co ma grać. Tak samo jest z gośćmi do programu. To nie jest tak, że ci goście są mi wyznaczani. To jest tak, że jak pada propozycja wywiadu ze strony wytwórni, to ja mówię, posłucham płyty, posłucham materiału i dam znać, czy skończy się tylko na prezentacji muzyki, czy też porozmawiam z waszymi podopiecznymi. Czy nęcisz? No dobra, skoro autokratycznie powiedziałeś, że podchodzisz do kwestii tworzenia audycji, to posłuchajmy przygotowanego przez ciebie autokratora.
To była bardzo zła, wstrętna i nieładna muzyka. Autokrator z Francji. To takie nowe, bym powiedział, uczernione oblicze Loika, bo to jest muzyka zdecydowanie różniąca się od tego, co zaprezentował nam na poprzednich pełnometrażowych zajęciach Autokratora. Ja myślę, że to jest dosyć mocna pozycja, jeżeli chodzi o czas, kiedy będziemy podsumowali to, co się ujawniło w roku 2018. Ja myślę, że ta płyta u wielu słuchaczy, wielu odbiorców znajdzie gdzieś tam swoje miejsce podsumowania. U mnie na pewno. No tak, powiedz, czy jak postrzegasz swoją pracę, hobby, jako misję, czy świadome dziennikarstwo? To jest dla mnie praca, dlatego że ja się w radio cały czas bawię, dlatego że radio to nie jest coś, czego ja się utrzymuję. Ja mam normalną pracę etatową. Tak naprawdę media to przez krótki czas były podstawą mojego utrzymania. Tego nie ukrywam, miałem takie okresy, utrzymywałem się z mediów, natomiast od wielu lat no, radio jest dla mnie cały czas hobby, pozostało tym hobby. Mimo że było hobby, które mi przynosiło dochód, natomiast no, jak gdyby na chleb i czynsz zarabiam gdzie indziej. W radiu się cały czas bawię. No i myślę, że dlatego, że nie traktuję tego jako pracę, to cały czas przynosi mi to satysfakcję. Oczywiście bywają audycje lepsze i gorsze, no bo to wynika też z tego, wynika z nastroju, jakim człowiek jest. Czasami tak jest, że po prostu jest coś, ale nie za bardzo klei się rozmowa i właściwie no, nie wychodzi się poza taki standardowy kanon pytań, a czasami no, rozmowa ucieka w takie dygresje, że robi się na antenie bardzo, bardzo wesoło, bardzo, bardzo ciekawie. Jeszcze pora, w której jest emitowany program, nadaje mi też taką swobodę językową. To nie jest tak, że muszę gromić swojego rozmówcę jakimś takim grubsze słowo w rozmowie wytnie, tak? W postaci przecinka, tak? Czy puścić jak to są wiązkę, wiesz, nie, jak gdyby nie jest to stosowane na antenie i nie pojawia się z mojej strony, jest taki komentarz, no ale to zabiera to za słownictwo, moi drogi, no jesteśmy w radiu, tutaj należy się wytłumaczyć kulturalnie, prawda? No nie ma czegoś takiego, nie stosuje takich, nazwijmy to, cenzorskich tutaj poczynań. Jest to, staram się, jeżeli jest to rozmowa właśnie w programie, staram się, żeby to była coś, co przypomina na przykład no, rozmowę w kupi przypisku, tak? Zasiadamy sobie, gadamy sobie o muzyce, teraz może sobie, o, to fajny kawałek, to sobie zagrajmy to, a może nie, wiesz, to, a może to, nie, to teraz sobie zagramy później. Czasami jest tak, że dodatkowe napięcie do programu wprowadza technika, która no, lubi być zawodna i na przykład odtwarzacz potrafi zatrzymać w trakcie odtwarzania utworu, albo przeskoczyć na następny, albo przeskoczyć kilkanaście sekund danego utworu, albo nagle licząc na konsolę, gdzie oderwie się dżingiel z toru, który niby jest wyłączony, a tutaj nagle zaczęli nie spuszczane dżingiel. Także takie historie też się zdarzają, albo na przykład zawiesza się procesor mikrofonu, tak? Tutaj technika musi to zrestartować, albo jak zdarzyła się raz taka historia, że padł program zarządzający emisją i wówczas musiałem dać kilka minut chłopakom z techniki na podstawieniu systemu, więc podobno był to jeden z najdłuższych freestyle'owych monologów, które ja pojawiłem. Tak słyszałem. No tak, różne rzeczy się zdarzają, szczególnie jeśli się współpracuje z tak wrednym chochlikiem, jaki chociażby u nas tutaj w radio pomieszkuje gdzieś pod stołem. A powiedz, czy ty masz realizatora, czy realizujesz się sam? Nie, ja od praktycznie od początku, nie licząc pierwszych programów
programów w rozgłośni krakowskiej, gdzie mieliśmy realizatora, ale nawet później w rozgłośni już i w radiostacji potem realizowaliśmy się sami. Jestem tak zwaną spółką z o.o., czyli znaczy, no tam sobie sterem oświętym żeglarzem i się realizuje, tutaj zawiaduje tym wszystkim to jest na antenie. Oczywiście są tak zwane pozycje obowiązkowe, czyli są to dżungle, są to sweepery, są to sweepery takiego typu, że służące autopromocji stacji, tak, które co kilkanaście minut słuchacie takiej stacji, prawda, tutaj slogan reklamowy stacji, oczywiście reklamę, bo z tego wiadomo, radio się utrzymuje. No dżingla to wiadomo, bo początek audycji, koniec audycji, tak, takie dżingle, które zapowiadają pewne stałe części programu, czyli serwis koncertowy, czyli na przykład gościa, czy właśnie jakieś rozwiązanie konkursu, to no u mnie akurat to też pomysł to są karyłki. Zwycięzców w konkursach z reguły stawią kości. Rzadko są to konkursy naszych kości, czyli co pierwszy ten lepszy, to się dodzwoni, napisze maila albo prywatną wiadomość. Ale jeżeli są konkursy, to z reguły słuchacze, którzy udzielą tak do odpowiedzi, dostają swój numerek na kościach. W zależności od tego, czy jest to większy konkurs, czy mniejszy, czy rzucą dwoma, czy trzema kośćmi, więc są to albo numerki od 11 do 66, albo od 11 do 66. No i później po konsulecie, po stoliku, gdzie jest konsuleta, po prostu te kości latają. No i właśnie one wskazują na zwycięstwo. Niezwykle skomplikowane. Kości zostały rzucone. Nie, kości zostały zmielone, o tak, bo tutaj taki mała trawestacja tego słynnego powiedzenia. Celem trochę też naszej tej rozmowy i rozmowy z innymi gośćmi, których zapraszam do tego przeglądu sceny metalowej nie od strony muzyków, jest również zastępowalność pokoleń. Czy widzisz, że są jacyś młodzi ludzie, którzy parliby na rozgłośnie, żeby wesprzeć cię, wymienić cię, teraz oni by zrobili to zupełnie inaczej, oni się lepiej znają na metalu niż taki stary pierdoła jak ty. Wiesz co? Z siwym włosem na głowie. Ja myślę, że to pokolenie młodych wilków, to dla nich to stare radio, takie radio klasyczne, raczej przegrywa atrakcyjnością z radiem internetowym. Oczywiście są słuchacze, którzy nadal słuchają radia klasycznego, ale też wielu słuchaczy no, korzysta z dobrodziejstw techniki i słucha klasycznego radia, słucha też w wersji online, tak? Skoro można sobie posłuchać filmu, tak? To niekoniecznie trzeba siedzieć z radiem, tak? Można sobie w telefonie słuchaweczki, tak, odpalić aplikację radiową, założyć sobie słuchawki i sobie audycji słuchać. No, z racji tego, że audycja jest w takim porze, jaki jest, to też wielu słuchaczy profituje się, wiesz, o podcasty, czy o możliwość odsłuchania sobie audycji w innym terminie, no bo rano trzeba do pracy, rano trzeba na uczelnię, etc. Wiesz co, miałem w historii programu takiego swojego pomocnika, zresztą to też kolejna osoba, która jest jakby łącznikiem pomiędzy mną a Tomkiem, bo człowiek, który na antenie występował jako kretołak, Konrad, to jest człowiek, który kiedyś pracował z Tomkiem i on się w dużej mierze też przyczynił do tego, że pojawił się ten Tomkowy wydawnictwo, gdzie były zebrane bajałajki, tak? Dźwięki z rynku Coral Show i tak dalej, on jakby czuwał od strony technicznej na tym wydaniu, że sprawował pomógł to Tomkowi ogarnąć i doprowadzić jakby od strony technicznej, że to można było wydać. I ja od niego bardzo dużo sugestii też otrzymałem, dużo jego pomysłów zostało w audycji wdrożone, jest też swego czasu no, dużo muzyki on też przynosił. On też jak gdyby starał się
tutaj i tą łyżkę gniksu do tej beczki miodu do audycji zlewać, zaprawiać. Czasami zdarzało się tak, że jak był ktoś, no to on wręcz starał się wyprowadzić jeszcze z równowagi jakimś takim pytaniem, wiesz, na tym niespodziewanym, jak to się mówi, zawęgła zadany. Ktoś był skoncentrowany na czymś, a tutaj nagle retum w głębi kortu, posługują się terminologią policową, pada jakieś pytanie, tak, z jego strony. To też wiesz, dawało jakieś tam zdatności do audycji. Czy ktoś powiedział tak, że wypas są, bo to już się nie nadaje do tego działania? Nie, natomiast wiesz, ja też jestem bardzo otwarty na gości i zdarzają się takie audycje, że to jest coś podobnego, co robisz ty, że też po prostu wchodzą osoby, które są właśnie związane tutaj z tą naszą, nazwijmy to, działalnością. To są te wydawcy, to są promotorzy, tak, którzy się zajmują się właśnie muzyką, zajmują się promowaniem muzyki i no, oni przychodzą do programu na zasadzie współgospodarza. Przygotowują swoją selekcję utworów, albo była też taka audycja o roboczej nazwie Szkalowarków, gdzie zebrało się tu kilku kolegów redaktorów i też były przygotowane utwory. Prezentowaliśmy te utwory i potem odbywała się taka krótka dyskusja panelowa na temat zaprezentowanego utworu. Wymieniliśmy się tutaj tak na gorąco opiniami na temat właśnie tego, co usłyszeliśmy, co nam się podobało, co nam się nie podobało, etc. Więc to jest tak, że jest to, mimo że ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za ten program, to nie jest tak, że mam tutaj klaski na oczach, że to jest tylko to, co ja uważam za słuszne. Mówię, jeżeli coś jest u mnie, jest coś u mnie właśnie w programie, no to jestem jednocześnie współgospodarzem. Także to jest tak, że nie tylko gramy muzykę z nowej płyty, o której rozmawiamy w przypadku zespołu, ale jeżeli masz ochotę przynieść jakąś swoją muzykę, zaprezentować słuchaczom to, co cię poruszyło w ostatnich, nie wiem, dniach, miesiącach, albo w ogóle chcesz jakieś swoje, jak to się mówi, swoje klasyki zaprezentować, swoje najBDB utwory, najuposańsze, najbliższe serwisu, no to zapraszam, można z tym przyjść, pogadamy sobie o tym w charakterze odskocznie od bieżącego tematu, także każda muzyka, jakby każde inne świeże spojrzenie jest inaczej tego nie widziałem. Czy przyszłość jest przed audycjami radiowymi, bo ostatnio jak robiłem z blogerami audycję, to jeden bloger drugiemu blogerowi napisał tak, że ale po co ty tam idziesz? Przecież dzisiaj trzecioligowy bloger jest lepszy niż pierwszoligowa audycja. Ma więcej lajków. O, może w ten sposób. I ma więcej fejmu na Facebooku. Jeżeli patrzymy na to przez kątem lajków i tak dalej, oczywiście wiesz, obecność i aktywność sieciowa jest o wiele bardziej zauważalna. Bloger ma łatwiej, no bo blogera można skonsumować kiedykolwiek i gdziekolwiek przez 5 minut dziennie, nawet na kibelku. No. I już, tak? Bo codziennie tak. Wrzuca post i rachciach. Tak. Ty 3 godziny musisz tyrać tam gdzieś w środku nocy. No, ale właśnie, ale to jest warte tego, bo to jest ta satysfakcja, że ja jestem z tej strony środka, a po drugiej stronie przy odgrobniku, albo przy klasycznych odgrobnikach, albo ze społeczami na uszach, albo w komputerach, siedzi tam jakaś grupa, nazwijmy to, tych pozytywnych wariatów, w którym tam, no to też przyjmiemy tą stylistykę, fanów rockowego grania z pazurem, który metal gra w serduszku, tak? Oczywiście tutaj to jest teraz stylistyka przyjęta świadomie, nawiązanie do pewnych takich klisz i żarcików facebookowych, które wpadają w dyskusjach o muzyce. I ci nasi tutaj, moi BDB słuchacze, no jak gdyby dzielą ten trud z nami, bo zarywają te noce, wstają w poniedziałek rano na zapałki, tak? Wypijają hektolitry kawy, żeby ten poniedziałek
żeby ten poniedziałek właśnie jakoś w robocie czy na uczelni przeżyć. No i słyszymy się z nimi, tak, w następną niedzielę. Wiesz, zdarzają się tacy słuchacze, którzy na przykład piszą mi na Facebooku, przepraszam, ale nie słuchałem audycji poprzednią niedzielę, bo coś tam. Jest tak jakby, no oni się czuli w obowiązku zamanifestować swoją obecność przy audycji. Chociaż wiesz, tutaj tak jak w szkole, tak, żadnych list tutaj obecności się nie potrzebuje, ani nie wymagamy tego. Natomiast myślę, że wystarczy nam świadomość taka, że ktoś, że jest na odwrotnie, że ktoś tego słucha, tego dowodem są czy telefony, czy maile, czy na profilu na Facebooku, nie wiem, na profilu Antyradia wątkowy, czy prywatna wiadomość, czy tygodni prywatna wiadomość wysłana na fanpage rzeźni, czy właśnie mail wysłany na skrzynkę, czy po prostu telefon w trakcie audycji. Oczywiście wiadomo, że te kanały się uaktywniają w momencie, kiedy jest ogłoszony konkurs. Ale zdarzają się też słuchacze, którzy chcą po prostu zadzwonić, dzwonią, piszą, żeby powiedzieć, co im się podoba, co im się nie podoba, czy jest szansa na takiego wykonawcę, albo czy na takiego wykonawcę, czy jest dla nas jakiś takim, albo takim, i tak dalej. Także, no, wiadomo, no, jest to inny rodzaj rzemiosła dziennikarskiego, inny rodzaj działalności dziennikarskiej. No, my jesteśmy no, też nie tylko w sieci, ale jesteśmy też w eterze, tak? Bo zarówno twoja stacja, jak i moja, to są te prawdziwe częstotliwości, które można usłyszeć w klasycznym radiu, tak? Odpalić sobie, włączyć sobie radioodbiorniki i posłuchać. No, oczywiście, no, internet ma tą przewagę nad nami, że jest wszechobecny, tak? Że taki właśnie, nie wiem, bloger, vloger, taka statyka internetowa, online'owa, no, możesz jej posłuchać, nie wiem, i w górach Kaukazu, tak, i w dolinie Nilu, i na lodowcu, i w Andach, i w wielkim mieście, i tak dalej. To jest to, co jest ten plus, tam, gdzie jest zasięg, no to tam taki ten rodzaj działalności muzycznej jest tam nie dotrzeć. No, my jesteśmy ograniczeni technicznie tam do tego, gdzie częstotliwość naszych stacji. Ja znam jedno miejsce, gdzie analogowość naszego radia bardzo się liczy, bo tam z internetem jest bardzo ciężko i różne ciekawe historie od słuchaczy stamtąd docierały. Zdarzają się też właśnie takie no jednak ta klasyczna, oldschoolowa technika analogowa, nazwijmy ją potopowa, no przed biegach bije konkurencji, tak? Bo... Wiesz, co to jest za miejsce? Słucham? Wiesz, co to jest za miejsce, gdzie analogowość radia zwycięża? No. Zakład karny. No tak, bo tam jest dostępne to, co jest w radiowęźle, chyba że jesteś gestem ten scenariuszem, to zależy od tego, jaki tam jest ten pan od kultury, tak? Szczęśliwie znajomi klawisze donieśli. Nie mieszkańcy. Tam jest tak, że prawo do przesłuchania, czy posiadania odtwarzacza i przesłuchania płyt, to jest jeden ze środków wychowawczych, tak? Takie, które jakby pozwalają trzymać w ryzach karności policjonariusza zakładu karnego. Też te historie znam właśnie z korespondencji z zakładami, którzy byli osadzeni i z którymi właśnie zakrad sobie korespondowaliśmy, i ja te właśnie raporty z zakradu też mam na antenie cytowałem. Rzeczywiście są takie zakłady, gdzie no na dzień dobry ten scenariusz słyszy, że nie, człowieku, żadnej muzyki, żadnych własnych płyt, niczego, żadnego odtwarzacza, nawet ten trójkowy, bo to jest jakoś, nie wiem, no, to jest traktowane według mnie, że taka dodatkowa szykana, bo ci ludzie i tak już będąc osadzonymi, no, za te swoje uczynki zostali ukarani, a tu jest taka dodatkowa szykana, żeby im jeszcze utrudnić pobyt za tymi kratami. Moim zdaniem to jest też jak gdyby trochę
strzelanie sobie w nogę, jeżeli chodzi o pracę nad tymi ludźmi w kontekście resocjalizacji, przywracania ich społeczeństwa. To się zimna kawa dla Breivika. Jeżeli ten człowiek jest, wiesz, ograbiany w takiej po prostu, nie wiem, no właśnie tej resztki, nie wiem, prywatności tego, co mu, nie wiem, być może by go trzymało, czy nadziei do powrotu do normalnego życia, bo jest tam muzyka i tak dalej. Dobra, będę młodości, spierdzieliłem, tak, sobie życie w pewnym momencie, ale dobra, odświeżę to, mam swoją muzykę, ona mi pozwoli przetrwać, no może teraz troszkę idealizuję, ale ona mi pozwoli przetrwać i być może ona mi da szansę, żeby jak już znajdę się z powrotem po tamtej stronie, proszę sobie ułożę życie. Tak jest. I każdy, kto będzie słuchał rzeźni, ułoży sobie jakoś życie i będzie spędzał każdą niedzielną noc razem z Anselmem i jego audycją rzeźnią. My musimy niestety kończyć, bo jeszcze dzisiaj dwóch gości, choć wiem, że moglibyśmy spokojnie tą audycję poprowadzić do 24 i jeszcze dalej. Dziękuję Ci raz jeszcze za zaproszenie. Bardzo doceniam to, że mogłem tutaj swoją cegiełkę do swojego tytułu założyć. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa też no coś dała też słuchaczom, tak, że coś tam z niej wyniósł. Dziękuję Ci bardzo za... Dziękuję Ci również. Że zaszczyciłeś swoim głosem moją audycję. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu. Radio UWM-FM. UWM-FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM-FM.
No i jesteśmy. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, jestem. Kolejny gość w zakładzie patologii dźwięku, zespół Torture of Hypocrisy. Proszę bardzo się przedstawić ładnie naszym słuchaczom. No cześć, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Krysiak, zespół Torture of Hypocrisy. Witam, dzięki za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy o tak późnej porze. No jeszcze nie taka strasznie późna ta pora, bo przed nami jeszcze prawie połowa audycji. W tą sobotę można będzie zespół Torture of Hypocrisy zobaczyć na rozgrzewkowym koncercie, tak? Tak, dokładnie już za dwa dni przyjeżdżamy do Olsztyna wspólnie z zespołem Exploser z Gdańska i naszym gościem specjalnym zespół Petarda. Pewnie znacie członków zespołu Petarda z Olsztyna, natomiast zespół ten funkcjonuje obecnie w Londynie i tutaj specjalnie jakby na nasze zaproszenie ten zespół przyjeżdża na sobotni koncert, także serdecznie wszystkich zapraszamy na godzinę 19. No tak, no dla starych dziadów to rzeczywiście petardę zobaczyć starych ziomali z dzielni. To koncert wspomniałem rozgrzewkowy, ponieważ już za niebawem rusza Torture Fest, tak? Opowiedz więcej, to już nie pierwszy rok, kiedy robicie pod tym szyldem. Tak, dokładnie. W zeszłym roku zaistniała właśnie taka idea naszego festu i pierwsza edycja odbyła się w klubie Wudu w Warszawie. No, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W tym roku właśnie chcieliśmy przenieść ten fest do Olsztyna z racji tego, żeby jakby większa grupa naszych przyjaciół, naszych znajomych mogła się razem z nami cieszyć w to tak naprawdę święto, które sami zaplanowaliśmy, cieszyć się dobrą zabawą, świetną atmosferą, no i przede wszystkim dobrą muzyką, tak? No i tym festem w czerwcu, on odbędzie się 16 czerwca dokładnie w klubie Underground w Olsztynie. Tym festem zakończymy tak naprawdę dwusezonową trasę promującą naszą ostatnią płytę RBMK 1000. I później zabieramy się za dokończenie już następnego albumu. W obecnej chwili mamy połowę numerów na nowy album, także planujemy wydanie kolejnego albumu w przyszłym roku. No to czyli prace są zaawansowane. Powiedz, kto będzie towarzyszył wam podczas Torture Fest? No skład, który jakby przewidzieliśmy pierwszy, troszeczkę się pozmieniał, natomiast ostatni skład, który został potwierdzony, to Włocławska Likantropia, zespół, który był tak naprawdę założony w 2004 roku, później był zawieszony i niedawno został reaktywowany i wydał świetną płytę Beyond the Beginning. Gościł na antenie zakładu już. I gościł? Nie wiem. Tak, i był wywiad i była muzyka, tak więc no i super. Likantropia odhaczona. Tak jest. Drugim gościem jest warszawska Aterra, na pewno dała się poznać kilka miesięcy temu, z tego co pamiętam grali w Olsztynie. Oczywiście będzie również nasz, można powiedzieć, bratni zespół Exploser z Gdańska oczywiście i znany wszystkim olsztyński zespół prog metalowy Defiant. No to dosyć bogaty skład, trzeba przyznać, i dużo zespołów, więc czasu trzeba trochę sobie zarezerwować. Dokładnie tak. No i tutaj jakby kluczem do wyboru zespołów jest różnorodność, prawda? Każdy, kto przyjdzie na ten fest, znajdzie coś dla siebie, każdy, kto lubi metal, czy death metal, czy groove metal, czy prog metal. Każdy, można powiedzieć, że będzie zadowolony, taki jest nasz cel. No i zapraszamy wszystkich serdecznie, żeby wesprzeć również tą inicjatywę. Zamierzamy taką inicjatywę, ten fest podejmować co roku. Chcemy, żeby była trzecia, czwarta, piąta edycja i tak dalej, i tak dalej. No to w takim razie do zobaczenia już w tą sobotę w Carpenterze.
A zespołem do usłyszenia za rok przy okazji Torture Festa, wcześniej mam nadzieję, że przy okazji płyty. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i widzimy się w sobotę. I jestem po raz kolejny z, razem z moim gościem. Witam Kubę, człowieka sceny, technika gitary. Tak można określić ciebie i twój zawód? Tak, myślę, że jak najbardziej tak, bo zajmuję się głównie gitarami, wzmacniaczami, jestem menadżerem sceny, czasami sprzedaję koszulki. Generalnie zajmuję się życiem w trasie, że tak powiem. Powiedz, czy trasa bez takiej osoby jak ty jest możliwa do zorganizowania i przeprowadzenia? Na pewno jest możliwa, bo oczywiście ktoś musi zapłacić za naszą pracę. Wiele zespołów
nie stać na to, żeby płacić za naszą pracę. Niemniej jednak takie osoby jak ja ułatwiają, że tak powiem, pracowanie wielu zespołom. Są zespoły mniej lub bardziej ogarnięte. Pracowałem już z takimi zespołami, które doskonale odnajdują się na scenie, a są muzycy kompletnie zawieszeni w innej czasoprzestrzeni i nie bardzo wiedzą, w którą stronę mają iść, żeby dojść na scenę. Dla takich osób jesteśmy stworzeni. Aha. No tak. No i oczywiście wraz z profesjonalizacją zespołu jakby twoja i obecność twoich kolegów jest nieodzowna, tak? Myślę, że tak. Wszystkie duże produkcje mają przynajmniej kilka produkcji. Powiedz, ilu członków składa się na taką ekipę, która jeździ na takiej średniej trasie, tak? Jak chociażby jeździ taki zespół, nie pierwsza liga światowa, tak? O której też pewnie wspomnimy, typu Slayer, tak? Tylko taki tam, nie wiem, Vader, Behemoth. No, Vader i Behemoth to już w tej chwili dwa różne światy, gdyż Behemoth spnie się w górę. Niemniej jednak zasada jest taka, że zawsze zespoł zna swojego dźwiękowca. Później dobierają do tego, zależy co potrzebują. Często jest to techniczne od świateł, często jest to techniczne od monitorów, czyli dźwięku na scenie. Często jest to taka osoba jak ja, czyli techniczne od gitar. Zazwyczaj jest również techniczne od bębnów. Większe zespoły mają wszystkich tych technicznych, oprócz tego mają jeszcze menadżera produkcji, menadżera sceny, własnego merchowca, menadżera trasy, który jeździ z całą trasą i ogarnia wszystko, żeby wszystko było dopiero na ostatni guzik. Dużo tak to wygląda. Czasem jest jeszcze piro, wszystkie wybuchy. To już jest 10. osoba. Myślę, pracowałem kiedyś jako lokalny stagehand, czyli osoba lokalna, przenosząca wszystkie rzeczy sceniczne dla George'a Michaela, jak grał w Polsce. Wówczas tam było około 100 osób obsługi. Mieli własnego kucharza, mieli kogoś, kto zajmuje się wyposażeniem garderoby. Koronalnie wielka produkcja. Czy ty pracujesz przez jakąś agencję, czy też jesteś po prostu tak znany w środowisku, że zespoły bukują u ciebie z wyprzedzeniem swoje wyjazdy? Pracuję dla agencji koncertowej. Ilbią część jeżdżenia w ciągu roku zajmuje mi właśnie praca dla agencji koncertowej, która pracuje z najróżniejszymi zespołami. A oprócz tego mam jeszcze kilka takich zespołów, że tak powiem, ekskluzywnych, dla których jeżdżę. Czy możesz wymienić parę jakichś grubych, takich tłustych nazw, żeby wstrząsnąć naszymi słuchaczami, jak wspaniałych osobach tejże metalowej sceny pracujesz blisko nich, żeby ci zazdrościli? Niemniej jednak moim największym osiągnięciem, że tak powiem, do tej pory jest King Diamond. Jeżdżę z Mayhem, dużo czasu spędzam z Mardukiem, z Vaderem, Melekesh, wcześniej B-Side, to jeszcze Samael. Jest tego trochę. Nie jest sposób liczyć wszystko naprawdę. No to skoro już słyszeliście, z jakimi nazwami nasz słuchacz się buja, to zróbmy chwilę oddechu na muzykę, a za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
No, jesteśmy z powrotem z naszym gościem Kubą. Jeśli ktoś ma możliwość i jest uczestnikiem naszej grupy Zakładnicy Patologii Dźwięku, tam może zobaczyć zdjęcie naszego bohatera u boku Vadera, który pewnie zaraz ma wejść na scenę, a on już dogląda jeszcze ostatnich szczegółów. Powiedz, jak trafiłeś do tej roboty? To było dawno, dawno temu, 2005 rok, jakoś tak, nie wiem, czy nawet nie wcześniej. Jestem z Łodzi, w Łodzi dużo się kręciłem, mógł zespół Sacrivertum i w zasadzie od Sacrivertum wszystko się zaczęło. Najpierw mnie wzięli na parę koncertów lokalnie, później gdzieś tam dalej, to tu, to tam. Później jakieś następne trasy się zrobiły, no i tak jeżdżę. Bo ty jesteś gitarzystą. Od tego trzeba zacząć, prawda? No jestem. W zasadzie to byłem, bo od tego czasu jak się dużo jeździ, dużo trasuje i więcej czasu spędza się na zastawieniu sceny i na ogarnianiu tego wszystkiego, to mniej czasu spędza się na granie. I teraz jak wracam z pracy do domu, staram się grać. I wszystko fajnie, wracam do formy przez 2 tygodnie i wszystko jest dobrze, mogę znowu grać, a później jadę na następną trasę. No i tak się kółko zamyka. Ale na trasie, czy tak, codzienny kontakt z instrumentem jest, bo te instrumenty szykujesz dla swoich zleceniodawców. Tak, to prawda. Niemniej jednak, kiedy nosi się jakieś wzmacniacze czy coś innego, to już ręka nie jest tak sprawna. I no, potrzeba jednak troszkę więcej precyzji, żeby wrócić do dobrego grania na instrumencie. Czyli jakby praca fizyczna nie idzie w parze z pracą wirtuoza instrumentu. Niechętnie, bardzo niechętnie.
Powiedz mi na trasie, bo to jest rock and roll. Jest rock and roll, czy jest po prostu praca, ciężka praca? Jesteście ekipą, która wszyscy jesteśmy w pracy i twardo walczymy. Na sam koniec ewentualnie jest ten poruszowanie gorsetu i wypuszczenie powietrza spod kołnierza. Ja muszę być profesjonalny, więc kiedy jest czas na rock'n'rolla, to jest rock'n'roll. Ale wiele osób sobie wyobraża tą pracę, że to wygląda tak, że od rana do nocy chodzi się i się drinkuje, że się pije i że to jest niekończąca się zabawa. Nie, to nie jest tak. Człowiek stoi o godzinie 10, musi iść na scenę, musi ogarnąć lokalnych ludzi, żeby pomogli przenieść sprzęt. Musi zadbać o to, żeby scena była ustawiona. Trzeba zrobić próbę, trzeba przygotować gitary, tudzież techniczny oddanów musi przygotować bębny. Techniczny oddźwięku musi sprawdzić, jak brzmi sala, jak brzmią przody. To wszystko zajmuje czas i nikt z nas nie może sobie pozwolić na to, żeby chodził pod wpływem alkoholu w ciągu dnia. Powiedz, ile godzin na dobę pracujesz w takim razie? Około 12. Tylko tak naprawdę pracuję przez całą dobę, bo może być tak, że przekraczamy granicę, a na granicy ktoś może sobie zażyczyć, żebyśmy rozpakowali sprzęt, bo chcą sprawdzić. Także cały czas muszę być na takim stand-by'u. No ale na szczęście jeszcze nigdy to się nie wydarzyło, więc odpukać w niemalowane może się nigdy nie wydarzy. No tak. Powiedz mi, a jak ważnym, jak wielkim elementem twojej pracy jest nuda i czekanie? Bo to jest życie w trasie, tak? A to jednak w trasie to jest się w trasie, tak? Siedzi się na tyłku i się czeka. Kiedy transport przetransportuje. To nie ma teleportu jeszcze. Dokładnie. Siedzi i się czeka, później się robi szybko, na hura, byle szybciej, bo nie ma czasu, trzeba się śpieszyć, a później się znowu czeka. I się czeka kilka godzin, a później znowu wszystko szybko, bo nie ma czasu. Czyli taka praca na akord? No, mniej więcej. Nie jest to dla każdego. Trzeba się do tego przyzwyczaić, albo po prostu trzeba umieć tak pracować. Czy to jest fajna praca? Zdecydowanie tak, ale zdecydowanie dla każdego. Jedziemy z muzyką i za chwilę wracamy do dalszej rozmowy. Century
Dobra, jesteśmy z powrotem z Kubą na antenie, który opowiada nam o blaskach i cieniach pracy osoby obsługującej scenę, koncerty. Największe wydarzenie, w jakim brałeś udział, to był ten właśnie ten George Michael, tak? Tak i nie. George Michael był... nigdy nie pracowałem dla niego, byłem tylko tak zwanym lokalcem, dla którego... który nawet go w życiu nie widziałem. Nigdy żeśmy się nie spotkali, byłem tylko jednym z wielu, kolejną ręką, parę rąk do pomocy. No ale chodziło mi tutaj o wielkość wydarzenia, tak? I pracy przy nim. Dla mnie największe wydarzenie, jakie zrobiłem, to praca po Stanach z King Diamond i Slayer. To było coś. Dużo ludzi... Pracowałeś dla Kinga. Tak, pracowałem dla Kinga. To nie były stadiony, ale to były takie amfiteatry. Także to były naprawdę duże miejsca, dużo ludzi. Bardzo miło to wspominam. No właśnie, wspomniałeś takie grube nazwy. Czy na takich trasach, gdzie grają, no już takie konkretne, tak? No bo nie mówię o kolegach takich jak Behemoth czy Vader, znacie się od lat jeszcze zanim zacząłeś pracować, no ale takie właśnie nazwy, gdzie trafiasz z agencji i tak dalej. Czy to, czy jest podział pomiędzy technicznych a artystów, czy też jesteście jedną zwartą ekipą, w której każdy ma swoją rolę do odegrania i wszyscy traktują się równo. Czy to są kwestie związane z ludźmi tylko? Jeden jest gwiazdorem i nie gada z nikim innym i już. Wydaje mi się, że to chodzi bardziej o ludzi. Że niektórzy są tacy bardziej napięci, a inni są bardziej tacy po prostu ludzcy. Tak czy inaczej, gdy się praca zaczyna, kiedy pracuje dla nowego zespołu, to zawsze jest inaczej. Zawsze są jakieś tam podchody, bo się po prostu nie znamy. A jak już jadę na którąś trasę z zespołem takim czy innym, to się znamy od bardzo dawna i wiem, że oni będą stali za mną, mówię, mają za nim. No, a z takim Kingiem Diamondem? Gadasz na trasie? Gadam, bardzo sympatyczny człowiek, naprawdę do rany przyłóż. Bardzo, bardzo, bardzo ciepły. Ciężko to opisać, ale zupełnie taki bardzo, bardzo ludzki. Mm-hmm. Nie chodzi na co dzień z krzyżem odwróconym na czole. No, na co dzień nie. Historii pewnie byś opowiedział 1200 różnorakich, ale wiem, że i są takie luźne sytuacje na koniec trasy, bo to chyba tam się zdarzają najgorsze poruty, gdy już się wszyscy rozjeżdżają, że słyszałem, że nawet zdarzyło ci się, żeby pokazać, jaki to już jest luz i napięcie po tej ciężkiej pracy, zjeść szwedzkiego śledzia świątecznego przy ludziach na ulicy. Tak, zdarzyło mi się i to nie był do końca śledź świąteczny, tylko to jest tradycyjny szwedzki fermentowany śledź zwany surströmming. To też tak nie do końca, że na koniec trasy, bo ja lubię próbować nowych rzeczy, a to jest taka dość specyficzna rzecz, bardzo śmierdząca, której się po prostu bałem spróbować na trasie, bo nie byłem pewien, jak mój żołądek to zniesie, jak się będę zachowywał na następny dzień, ale na szczęście nic nie było. Następnym razem zjem nawet w ciągu trasy bez problemu. Było bardzo smaczne. Mam nadzieję, że nie w autobusie. No nie, na pewno nie w autobusie. To się nadaje tylko do jedzenia na zewnątrz, gdyż no śmierdzi przeokrutnie, ale w smaku smakuje czasem przyzwoicie. Ekipa techniczna jeździ razem z kapelami, czy też ma oddzielny swój środek transportu? Jeździmy razem, latamy razem. W Stanach właśnie z Diamondem jeździliśmy na dwa autobusy. Ale to z tego względu, że po prostu tam nie ma takich dużych autobusów i byśmy się nie pomieścili wszyscy. W Europie, jak jeździliśmy wszyscy razem w jednym autobusie. Jedziemy dalej z muzyką. Teraz zespół z twojej rodzimej Łodzi, Pandemonium, a za chwilę wracamy dalej do naszej rozmowy. Muzyka.
piękny utwór z pięknej płyty na, w grupie Zakładnicy Patologii Dźwięku, którą, do której można teraz dołączyć w trakcie audycji, można zobaczyć sobie, jakim środkiem transportu Kuba i jego koledzy podróżują. To tak zwany kmiałkobus, czyli autobus nadworny Massive Music. No, wygląda całkiem przyjemnie. No, autobus jak autobus. Czasem ciężko się komuś przyzwyczaić spać w takich małych łóżkach, ale ja w takim autobusie czuję lepiej niż w domu, bo w autobusie trzęsie, mam klimatyzację prosto w twarz i trzęsie. Powiedz, ile czasu spędzasz w trasie, a ile czasu spędzasz w domu? W tym roku zrobiłem już 63 koncerty. Także jest nieźle. Ogólnie w ciągu roku spędzam jakieś 150 dni na trasie. Czasem więcej, czasem... nie mniej niż 150 dni w roku. Rozumiem, że to oznacza, że żadnej innej działalności zarobkowej nie możesz podjąć, bo to jest twoja działalność i żadnej innej nie możesz podjąć. Tak, to jest moje główne źródło utrzymania. Tak samo z muzykowania musiałeś zrezygnować ze względu na to, o czym wspomniałeś wcześniej. No tak nie do końca zrezygnować, ja coś tam sobie knuję z technicznym odbędów, także jeszcze nie zniknąłem z tego. Dubiemy sobie coś tam powoli, ale bez stresu, bez żadnej spiny. Przyjdzie czas, to coś z tego wyjdzie, jak nie, to zostanie tylko dla nas. No właśnie, czy wy jako techniczni pracujecie też zespołami, czy też jest to dobierane, czy też jakby agencja ma nadwornego swojego, swoich nadwornych technicznych i was już jakby grupuje w jakieś zespoły, tak, w grupy? Jak wspomniałem, to czy dla agencji... Większość zespołów, w zasadzie wszystkie zespoły, które jeżdżą z tą agencją, już poznały, jak pracuję i nie miały zastrzeżeń. Co więcej, myślę, że się cieszą, że z nimi jestem. A są też takie zespoły, które po prostu chcą mnie mieć, bo jestem dobry. Dużo zespołów właśnie działa w ten sposób, że dobiera sobie taki crew, taką ekipę, jaka im pasuje. Na jak długo do przodu masz zapełniony grafik? Aha, no to w takim razie widać, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Powiedz, czy na koncerty chodzisz jako fan muzyki jeszcze? Chodzę, aczkolwiek coraz rzadziej. Ostatnio byłem w Łodzi na Kacie, bo Kat to jednak legenda, ale jeśli to miałby być jakiś nowy zespół, który miałbym poznać, to chyba bym sobie puścił. Czyli masz przesyt muzyki i muzykowania na scenie. Mam trochę przesyt koncertów, bo poznaję dużo nowych zespołów, które... No niestety prawda jest taka, że obecne nowe zespoły w większości grają to samo i mało co jest w stanie zaskoczyć. Niestety. Czy chodzisz podczas tras i koncertów, na jakich pracujesz, czy zdarza ci się oglądać koncerty z poziomu publiczności, czy też jakby już stałe twoje miejsce to jest gdzieś z boku sceny? Stałe moje miejsce to jest z boku sceny. Nie mogę sobie za bardzo pozwolić na to, żeby wyjść i posłuchać, zobaczyć zespół z frontu, bo muszę być przy scenie. No dobrze, a jak już zespół, który, bo obsługujesz całą trasę, czy obsługujesz tylko jeden zespół na trasie? No, zazwyczaj jest to jeden czy dwa zespoły, ale to są zespoły główne. Zespoły zawrotujące raz lepiej, raz gorzej, aczkolwiek są bardzo fajne strzały, które jest przyjemnie zobaczyć, tylko... Zespoły zawrotujące mają swoją ekipę techniczną, czy też muszą ogarnąć temat sami? Czasem mają, czasem nie mają. W większości przypadków muszą ogarnąć temat sami, ale myślę, że nie przeszkadza im to. Jak zacząłem mówić, jest dużo. Czasami się trafi taki fajny support, który jest naprawdę bardzo fajnym strzałem.
prezentuje coś innego, coś, czego jeszcze nigdy nie słyszałem, albo właśnie wręcz przeciwnie, coś, co słyszałem już wiele razy, ale jest to odegrane bardzo fajnie i z bardzo fajnym polotem. Niestety, jak słucham czegoś z YouTube'a, jak próbuję coś znaleźć, zupełnie inaczej się odbiera muzykę taką słuchaną z komputera, a na żywo. Zupełnie inaczej to działa i na żywo gra to dużo fajnie. I na żywo jest wtedy sprawdzenie, tak? Czy ten zespół rzeczywiście jest taki ciekawy, tak, jakby dokładnie. Się wydawał. Dokładnie. Czasem się zdarza tak, że zespół, który został poznany na YouTubie, jest niestety jedną wielką kiwą. Czy jest jakiś zespół, z którym chciałbyś popracować? Metallica? Guns N' Roses? Tak. To są zespoły, z którymi chciałem pracować. Czyli takie duże, stadionowe zespoły? Tak, bo to by było coś nowego dla mnie. A z drugiej strony przy takiej dużej produkcji zajmuję się tylko gitarami. Nie muszę myśleć o całej logistyce, nie muszę myśleć o rozstawieniu sceny, bo z tego są inni ludzie. Kto inny się z tym zajmuje? Więc mogę się skupić tylko na gitarach i mam swój mały świat, swój zestaw gitar i nic innego mnie interesuje. No to w takim razie życzę ci, żebyś się zrealizowało twoje marzenie pod tym względem, no i żebyś godziwie za to został wynagrodzony. Nie dziękuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki wielkie, że zaprezentowałeś nam swój ciężki kawałek chleba. Dzięki wielkie za zaproszenie, bardzo fajnie było uczestniczyć w czymś takim. Na dobranoc zespół i utwór wybrany przez Kubę. To Kraj Stagony z ostatniego wydawnictwa Black Blood. Dzięki, cześć, do usłyszenia. To był Zakład Patologii Dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa i zapraszam na przyszły tydzień już dziś.